wyszła taka szybka akcja. Kosie. Ja to za sobą. O. No zapomnieliśmy. Troszeczkę. Ja już wracam sobie z nim do nas na przedmieście. Na rowerku. Na laurce. Pewnie. Bo Maksim jest u mnie i on ma tam być. Ten dużo jeżdża jednak. A Laurusia tutaj. Laurusia to jest. I tak lata całe spędza, będę z całym rowerem. Czekajcie. I też dlatego pewnie. A tamten i tak nie ma bagażnika, więc i tak jest trochę gorszy dla mnie teraz, to trzeba by było coś wozić. Ale w sumie ja i tak do tego może zrobię jakiś bagażnik do ziemniaków. Taki transporter zrobię sobie po prostu. Koszyk. Zrobię sobie tam trytki i zrobię. Struję i jakoś. Dzień dobry! No i dobra. Zaraz się widzimy na polu. Już kończymy. Bo to praktycznie nagrywa ze zbierania, bo ciągle albo trzeba byłoby. Ja bym miał jedną rękę, gdybym miał GoPro przy sobie, to pewnie bym miał tak o jedną głowę i bym tylko tak o rzucał i dla was to pokazywał. No tak o teraz nic nie ma. W razie. Już nazbierane są kartofle. Pełno kartofli. Na oborniku tylko były. W zasadzie myślę, że to jest takie ostatnie ujęcie, bo szłaby relacja, ale kurde nie. Myślę, że to jest taki mój kochany rzut oka na moje gospodarstwo. Tego, co się na razie u mnie chwilę dzieje. Będzie, jak będzie rok w tygodniu, że będziemy w tym samym tygodniu, że będę wtedy też robił. A i tu mam kulkę poplonową. Tu ona mnie rozkrzaczyła na wygonie na jednym z moich pól. Krzyła już jest wykrzaczona i to tak totalnie. No to patrzcie, jakiś już się dobrze rozkrzaczy. Czaj, i patrzcie, zaraz wam pokażę. I tak jest jej gęsto tutaj. O, tu jest jej tak gęsto. Minimum. Tu mamy. Tu minimum mamy. 25? No już. No już tak. O, dotąd o. Dotąd to jest mi tak rykam. Które są wyższe, niektóre niższe. Tak sytuacja się prezentuje na moim poplonie i w tym polu. Zresztą może z tego będzie jeszcze jakieś oborniki, bo trzeba co w tym roku będzie zrobić, rzucić trochę łobornika w tym polu w tym roku. Także do tego zmierzamy co roku, żeby trochę obornika wyrzucić. No i spytam was jeszcze tak. Jeśli ktoś ma ten konkretny model lub Perkinsa, czy to jest możliwe, że tutaj ten o-ring o się wytarł? O, w tym o miejscu. Tutaj o z tego miejsca leci olej. Ja już kurde mi szkoda z tej strony go aż pokazywać. Ale trzeba niestety. Tak się prezentuje. Dzisiaj kurde. Dzisiaj spoko jest. No i kurde, sporo roboty. Jeszcze światła. Z drugiej strony siadłem. To światła. Miganie światło z drugiej strony. Nie daje w ogóle. Dzisiaj chciałem sprawdzić, czy chodzi. Nie dawało sobie znać. No, pompa. No ale dobra. Jak się prezentuje w tym roku na wyzbierane już pole. W przyszłym roku będzie tu nasadzone. Z tej strony. Będzie tutaj trochę ciężej, bo tutaj będzie podobnie jak tu. Tylko, że tam jest taki łuczek. Tam jest taki łuk. I to właśnie jest taki główny problem. No, i jakby co. Jeszcze pokażę wam.
Może stanę sobie gdzieś tak ko. Czekajcie chwilę. Chciałbym jeszcze z tego miejsca. Jestem oto w tej pięknej koszulce Viterra Atlantica. Jest to koszulka od mojego wujka. Więc chciałbym prosić, czy jeśli by była możliwość, czy byście skorzystali, pytam się was, może nie promuję aż tak do końca, ale chciałem was pytać, czy byście kupili produkty firmy Atlantica w Polsce? Nowo, zupełnie, jest od paru lat, korzystają jacyś więksi rolnicy i ma bardzo dobre produkty. A teraz się już pewnie słyszymy u mnie na podwórku, jak będę sypał będziemy sypywali ziemniaki. Będzie akcja. Jedna z moich najbardziej ulubionych kuchni ziemniaki. Ściąganie ziemniaków. To jest moje ulubione zajęcie. Ja tu sobie siedzę. Tylko je ściągam. Tą oto motyczką. Teraz nic nie było. A potrafią były takie momenty, że tam nawet sporo. Tutaj to będzie na wiosnę też. Będzie wszystko to korzeniami usłane, normalnie wam powiem. I wy myślicie, że jest już dach piwnicy. To jest strop. A miałem metr. To jest na 1,5 metra piwnica. O! Pomogłem mu. Jak z nudy, czasami sobie robię. Ładna kurka. Gdzie na ten rok już teraz tylko porad zostanie. A jeszcze obornik będzie wywieziony. Ale to zobaczymy może za 2-3 dni. W przyszłym tygodniu pewnie będzie. No ja tu sobie będę czekał na ziemniaczki. Mój sposób na ochronę. Motyczka. I się tak ochronimy. Z ziemniakami, które dalej lecą. Po prostu zrobię tempo, żeby nie leciały na mnie. Wreszcie któryś pewnie poleci. Więc te coszki. O, jeden stoi. Ej, już spadł. Motyczka najlepsza broń. Wygląda piwnica w tym roku z ziemniakami. Tu mamy duże. Tu usadzeniaki. A mnie to chyba się już na razie nie przyda. Moja broń kochana. De ziemniaczony. Wy wiecie, jak to kurde boli, jak pierdziaknie ci taki ziemniak w łapę? Oj, nie polecam każdemu, kto jest o zdrowych zmysłach. No, berwać ziemniakiem. O. Zaraz wam powiem. Patrzcie. To zależy po prostu od ziemniaka. Jaki zostanie rozpędzony, tak szybko spada. Co ziemniaki szybko
praktycznie takiego samego kształtu i są małe. To należy zaznaczyć przy sadzeniakach. Sorry, że... Kurde, dobra. Bierzemy moją broń ostateczną. Dzięki. No i tak to wygląda u mnie, te wykopki. W przyszłym roku zacznę, może już się uda jeszcze nagrać, jak sadzimy. To... Że siewy wyjdą jeszcze te... Teraz to na jesieni, to tylko już pora się dla mnie zostanie i może obornik jeszcze nagram dla was. Tylko jeszcze co będzie? Wapno. Myślę, że w najbliższych latach. A, to zleci już samo. A, i ten jeden to został. Ten i teraz patrzcie. Teraz ta moja motyw. A, to sens. Dopóki ich nie ciachnę. Więc dobra. To był taki typ odcinka z wykopków. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Ja się z wami żegnam. I do usłyszenia już niedługo. Z tej strony był mnie. Trzymajcie się i cześć! Z tej strony był Mielnicki Farmer. Coś na ewidentny koniec odcinka. Akurat coś takiego. Jeden ziemniak. Już coś się stało. I tamte już powinny polecieć. Tak myślę. Kurde, się coś blokują. Ja tu muszę teraz działać. Dobra, trzymajcie się i cześć. Teraz już ostatecznie.